smartfonowym świecie nie ma obecnie za dużo rewolucji, natomiast polecane modele zmieniają się dość często. Analiza smartfonów jest żmudna i męcząca, bo większość modeli ma akumulator o identycznej pojemności i 8-rdzeniowy procesor. Natomiast szybkość ładowania czy oferowana wydajność może różnić się znacząco. Na szczęście nie musicie sami porównywać małych detali. Sprawdziłem, jakie modele są warte uwagi i zapraszam Was na ranking najlepszych smartfonów do 1000 zł. Modele sortowałem głównie ceną, a przy każdej propozycji opowiem, czym dany smartfon się wyróżnia. Nie sugerujcie się więc kolejnością, a opisywanymi przeze mnie cechami. Pierwszą propozycją jest podstawowy model Xiaomi Redmi 9A. Smartfon oferowany jest w połowie budżetu i jest to jedna z lepszych opcji, jeśli potrzebujecie naprawdę taniego urządzenia. Sprzęt oferuje duży, natomiast niezbyt ostry ekran w rozdzielczości HD+. Taka rozdzielczość nie wygląda może spektakularnie, natomiast zastosowany procesor, oczywiście 8-rdzeniowy, bez większych problemów, powinien zapewnić wystarczającą wydajność. Pamięć w postaci 2 GB RAM-u i 32 GB na pliki nie wygląda za dobrze, natomiast miejsce na dane zwiększyć można przez karty microSD, a znalezienie lepszej konfiguracji w tej cenie graniczy z cudem. Akumulator o pojemności 5000 mAh jest standardem i powinien zapewnić długi czas działania. Ładowanie natomiast potrwa 2,5 do 3 godzin. 13-megapikselowy aparat zrobi zdjęcia, jednak fotki cykane, szczególnie w trudniejszych warunkach, zostawią wiele do życzenia. Redmi 9A powinien zatem wystarczyć do podstawowych zadań, ale dla własnego komfortu zdecydowanie polecam trochę dołożyć. W cenie wynoszącej około 650 zł znajdziecie dużo lepiej wyposażoną Motorola Moto E40. Smartfona wyróżnia dwukrotnie większa ilość pamięci wewnętrznej, RAM-u i dużo wydajniejszy, choć również 8-rdzeniowy procesor. E40 ma ekran w tej samej rozdzielczości co Redmi, ale Motka wyróżnia się wyświetlaczem o szybszym odświeżaniu, wynoszącym nie 60, a 90 Hz. W skrócie oznacza to większą płynność szybkich ruchów wyświetlanych na ekranie. O częstotliwości odświeżania powiem więcej w nowym materiale z cyklu Wyjaśniamy technologię, do którego oczywiście zapraszam. Na moją listę Motka trafiła też przez podwyższoną szczelność. IP52 oznacza ochronę jedynie przed kroplami wody przy wychyleniu obudowy, natomiast dodatkowe uszczelnienie będzie plusem przy awaryjnych kontaktach z wodą. Dużo lepsze będą także zdjęcia. Główna matryca ma 48 megapikseli. Obok znalazł się 2-megapikselowy obiektyw makro. Selfie uchwyci 8-megapikselowy sensor. E40 jest więc jedną z najwydajniejszych i najszybciej działających propozycji w tej cenie. Brakować może głównie ostrzejszego ekranu. Około 100 zł drożej dostaniecie Realme Narzo 50A Prime. Poza dłuższą i bardziej imponującą nazwą, smartfon ten oferuje ekran o zauważalnie wyższej rozdzielczości, a więc Full HD+. Wyświetlane treści będą więc ostrzejsze. Osobiście postawiłbym właśnie na rozdzielczość, a nie częstotliwość odświeżania, choć następne propozycje w tym materiale połączą te dwie cechy. Z wyższą rozdzielczością bez problemu poradzi sobie procesor Unisonic, który jest porównywalny z procesorem z Motorola. Podobnie wypadną też zdjęcia i czas pracy. Ładowarka obsługuje Quick Charge 2.0. 18W naładuje akumulator w około 2 godziny. Patrząc przez pryzmat flagowych 60 czy nawet ponad 100 W, nie wydaje się to szybko. Natomiast uzupełnienie energii będzie sprawniejsze niż w innych propozycjach do 700-800 zł. W podobnej cenie przygotowałem też propozycję dla fanów Samsunga, jakim jest model Galaxy M13. Smartfon oferuje podzespoły porównywalne z poprzednio polecanym Realme. Dość nieoczekiwaną zaletą, szczególnie patrząc przez pryzmat poprzednich budżetowych modeli producenta, będą aktualizacje. M13 w wersji 5G. Około pół roku po premierze dostała aktualizację do najnowszej wersji Androida 13 i nakładki One UI 5.0. Samsungowi należą się gratulacje, bo zaczął dbać nawet o najniższe modele serii. Budżetowiec Samsunga został wyposażony w bardzo dobry ekran. Mamy tu zarówno rozdzielczość Full HD+, jak i odświeżanie 90 Hz. M13 oferuje niezłe podzespoły, takie jak wydajny, 8-rdzeniowy procesor, pamięć w konfiguracji 4 GB RAM-u i 64 pamięci dla użytkownika, czy niezłej jakości aparaty. Od strony fotograficznej smartfon wyróżnia się dodatkowym aparatem z obiektywem szerokokątnym. Przyda się on na przykład do fotografii miejskiej i według mnie jest bardziej przydatny niż aparat makro.
Osobom szukającym Samsunga, ale z wyższej serii, polecę model A32, który w większości sklepów kosztuje tysiaka bez złotówki. Największym wyróżnikiem z pewnością jest fantastyczny w tym przedziale cenowym ekran, który poza rozdzielczością Full HD+ i 90 Hz odstaje od konkurencji zastosowaną technologią. Jest to bowiem Super AMOLED, który wyróżnia się nasyconymi kolorami i prawdziwą czernią. Względem tańszych modeli lepiej wypadają też możliwości fotograficzne. Główna matryca ma 64 megapiksele i przysłonę f1.8. Polecany smartfon oferuje także obiektyw szerokokątny. Do zdjęć warto dysponować większą ilością pamięci. RAM to dalej 4 GB, natomiast na pliki użytkownik dostaje 128 GB. Reszta podzespołów jest porównywalna z tańszym M13. Według mnie największym minusem jest wolne, 15-watowe ładowanie. Szybszego ładowania można szukać w Motorolach. Asortyment tego producenta w przedziale do 1000 zł może przytłoczyć, natomiast w mojej ocenie wartym wyróżnienia jest model Moto G52. Jeśli zależy Wam na łączności 5G, rozważyć można model G50 5G, natomiast jest to zauważalnie gorszy sprzęt. Wracając do ogniwa, G52 wyposażono w 5000 mAh, co chyba nie jest zaskoczeniem. Urządzenie jednak można szybko naładować. Ładowanie Turbo Power upora się z uzupełnieniem energii w około godzinę. Motka zaoferuje nieco gorszego, ale również bardzo dobrego AMOLEDa, pracującego w rozdzielczości Full HD+, o odświeżaniu 90 Hz. Podobnie jak w przypadku poprzedniej Motorola, producent podkreśla certyfikat szczelności IP52. Możliwości fotograficzne i zastosowane aparaty są zbliżone do Samsunga. Poza obiektywem głównym i makro, na szczęście znalazł się tu również aparat szerokokątny. Konfiguracja pamięci to także 4 GB RAM i 128 GB na pliki. Ostatnia propozycja nagina trochę budżet, natomiast jest naprawdę ciekawa. Xiaomi Redmi Note 11S, bo o nim mowa, dwukrotnie oferowany był za 999 zł, natomiast jego regularna cena jest około 100 zł wyższa. W mojej ocenie warto rozważyć tę propozycję, bo niektóre cechy odbiegają od wcześniej przedstawionej konkurencji. Model Note wyposażono w 90-hercowy, bardzo jasny wyświetlacz AMOLED, pracujący w Full HD. Do tego urządzenie oferuje 33-watowe szybkie ładowanie i najwydajniejszy procesor w całym zestawieniu, jakim jest MediaTek Helio G96. Note 11S wyposażono w 6 GB pamięci RAM, przez co przełączanie się między aplikacjami będzie szybkie i sprawne. Uwagę zwraca też potężny 108-megapikselowy aparat główny. Do tego dorzucono szeroki kąt i makro. Jeśli chcecie wydać mniej, dostępny jest też Redmi Note 11 bez eski, z gorszym aparatem i innym procesorem. Note 11 występuje też w dwóch wersjach z dopiskiem Pro, z jeszcze szybszym ładowaniem i ekranem. Natomiast ich cena mocno przekracza założony budżet. I to była ostatnia propozycja w tym materiale. Po spędzeniu ładnych kilku godzin na porównywaniu specyfikacji i czytaniu opinii, utwierdzam się w przekonaniu, że świadome wybranie konkretnego modelu, szczególnie wśród budżetowych smartfonów, jest bardzo trudne. W końcu każda z wymienionych propozycji miała około 6,5-calowy ekran, kilka aparatów czy akumulator o identycznej pojemności magicznych 5000 mAh. Kiedy urządzenia nie mają zginanych ekranów, niuanse takie jak szybkość ładowania czy typ obiektywów mają znaczenie i mam nadzieję, że dobrze wypunktowałem zalety i wady poszczególnych modeli. Według mnie królem opłacalności jest Samsung Galaxy M13 i Realme, a najlepszym smartfonem jest Redmi 11S i Motka G52. A może Wy macie jakieś opinie i propozycje? Serdecznie zapraszam do zostawienia komentarzy. Na koniec zaproszę na naszą stronę android.com.pl, nasze media społecznościowe i się z Wami pożegnam. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!